Witamy w Jinguji. A, kogo ja widzę? Co za miła niespodzianka. Już prawie zapomniałem, jak wyglądasz. To dopiero byłaby strata. Witamy ponownie w naszym przytulnym zakątku elegancji. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Może mała zmiana wizerunku? Cekiny wracają ostatnio do łask. Ja i cekiny? Jaja sobie robisz? To nie jest materiał dla ludzi z nadwagą, ale przy twojej sylwetce będą jak znalazł. Warto czasem trochę zabłysnąć. Tak między nami, polecam postawić na odrobinę elegancji. Ochrona! Tam przy drzwiach! Zatrzymać go! Włączam alarm! Wytrzymajcie! Kurwa, ty uważaj! Wpadł babok! Max, tak zaraz tu będzie! Zatrzymaj go! To nie przylecę! Do mnie mówisz? Nie pozwól mnie zabić! Udało ci się! Chodzimy! Otoczyć cele! Zlikwidować cel! Naprzód! Utrzymać tempo! Idź do końca! Cel zneutralizowany. Zabezpieczyć światło. Zachciało się zgrywać burżuja w Ciucholandzie dla korposów. Pamiętasz, że cię słyszę, nie? Absolutnie. Wy tam złożycie zeznania. Już! Nareszcie. Teraz tylko zmyć tę całą krew i po sprawie. Sytuacja opanowana. Wyłączyć alarm. Odmowa składania zeznań oficerowi Max Tuck grozi karą pozbawienia wolności. No chodź, siadaj. Siadać. Ręce na widoku. Zgodnie z artykułem 105 Kodeksu Postępowania w sprawach cyberpsychozy, wasze zeznania zostają zarejestrowane. Melissa Rory, starszy oficer Max Tucku. Podajcie swoje dane. Zane Jagger. Pracuje dla sieci Jinguji, przytulnego zakątka elegancji dla... Wybaczcie, odruch. V, najemnik. Od czasu do czasu klient Zane'a. Johnny Silverhand, legenda rocka, głos w głowie V, a także... Kurwa, Johnny! Daj mi czasem poudawać, że istnieje. Zgadza się. Proszę opisać przebieg wydarzeń od momentu ataku. Przedstawiałem V... Zane namawiał mnie na jakieś cekiny. Nagle do sklepu wbiegł psychol i zabił ochroniarzy. Wtedy Zane uruchomił alarm i zamknął nas z tym popaprańcem. Dzięki, Zane. Pan Jagger postąpił zgodnie z procedurą. Znacząco ograniczył pole działania napastnika. Tak, zauważyłem. Ganiałem się z nim po tym ograniczonym polu działania, dopóki nie przylecieliście. Coś jeszcze? Nietypowe zachowanie? Poza zmasakrowaniem moich ludzi i reputacji sklepu? Nie, skąd? Dziękuję za współpracę, to wszystko. Koroner został już powiadomiony, niedługo tu będzie. Jagger, zamkniesz sklep, dopóki nie skończy się dochodzenie. Hej, V. Wpadnij, gdy już doprowadzimy sklep do porządku. Wybierzemy ci coś specjalnego. Dzięki. Do zobaczenia. Wewnątrz sklepu dwoje zabitych i dwoje rannych. 6 trupów na ulicy przed wejściem.
Nieźle ci poszło. Czułeś, jak ucieka z niego życie? Podobało ci się? Chwila, moment. Twoje modliszki. Przecież to model Higurashi 2013. Nie wycofali ich jakoś w 69? Pamiętam, że źle zgrywały się z procesorem neuralnym. Rozwalały coś w korze przedczołowej, czy jak to się nazywa. Gdyby nie to, sam bym je wtedy kupił. Masz dobre oko. Zainstalowałam je lata temu, są bardzo precyzyjne. Myślałem, że Max tak woli ostrza od Arasaki. Podobno tną jak pojebane. Chociaż patrząc na to, co wyprawiasz z tymi twoimi... Są pamiątką. Gdy na nie patrzę, widzę to, co przecinały. Ciało, kości, nawet niektóre wszczepy wchodziły jak w masło. Ale na pewno jesteś po naszej stronie, tak? Zawsze ich zabijacie? Słyszałem, że czasami pomaga terapia. Branie celu żywcem wiąże się z ryzykiem dla postronnych. Robimy to rzadko. Bardzo rzadko. Rzadko? A może raczej nigdy? Ilu psycholi udało ci się oszczędzić? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Podobało ci się? Ten moment, gdy krew jeszcze płynie, a on gaśnie. Jeśli liczysz na to, że znajdziesz we mnie bratnią duszę, to się przeliczyłaś. Lubisz zabijać. Nieważne, czy w grę wchodzi psychol, czy przypadkowy cywil. Nie różnimy się aż tak bardzo, ty i ja. Widziałam twoje spojrzenie. Tuż po. Tego nie da się ukryć. Dołącz do nas. Takich ludzi potrzebujemy. Ja? Gliniarzem? Ostatnim razem miałem takie pomysły w okolicach 6 urodzin. Pomyślę. Pomyśl. Masz smykałkę do zabijania.